Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Sowiecka Rada w Seattle, czyli ZSRR, no to był Soviet Union, czyli Rady, Związek Rad. Komunarzy, komuniści robią rady, kombinują, że ludzie lokalnie ze wsi, z miasta, z fabryki, jest rada i sobie dyskutują, taki komitet. No i w Ameryce właśnie pierwszym takim początkiem, tak jak 100 lat temu w Rosji carskiej, komuniści doszli do władzy, zaczęli dawać władzę radom. No i teraz te rady właśnie w Seattle. Seattle to jak się popatrzy na Amerykę, tak jak wy byście patrzyli, no to tu z tej strony, no to jest Atlantyk, tam jest Anglia, tutaj jest Floryda, Nowy Jork, na górze Kanada, tutaj jest od strony Pacyfiku, no to jest Kalifornia i stan Washington. Stan Washington to jest tu na samym rogu przy Kanadzie. Z jednej strony jest Seattle, z drugiej strony jest Vancouver, także to jest ta strona Pacyfiku. Portland, Oregon to jest troszeczkę też niżej, no ale w tych rejonach, no to te dwa stany, Washington i Portland, no to są bardzo takie socjalistyczne, komunistyczne, takie można, wszyscy walnięci z Kalifornii, jeżeli czują się, że są jeszcze bardziej pieprznięci, no to właśnie emigrują tam do Seattle. W Seattle jest dużo tych firm internetowych, dotcomy, nie dotcomy, Amazony i tak dalej, to oni tam właśnie się ulokowali, wyjechali na ten zachód, daleki zachód, no i tam Sowiecka Rada się zrobiła w Seattle. Marx to właśnie powiedział, dlaczego komuny, dlaczego te rady sowieckie, dlaczego te rady robotników i chłopów, no oni zawsze tym wykorzystują kogoś. Męczą czy dręczą umysł klasy średniej, czyli burżujów, tak, no bo burżuj to jest ten, co tam ma, to można powiedzieć burżuj, no to jest klasa średnia. W 1871 roku pierwsza komuna, komunarzy, no to był taki ruch anty, to był rewolucyjny, no ale to był przeciwko III Republice, przeciwko III Republice Adolfa Thiersa, no i komunarzy, to byli ludzie w zasadzie z cały przekrój mieszkańców Paryża. Rozpieprzyli armię republikańską, no i zastąpili ich z gwardzistami, z w sumie to taka milicja, można powiedzieć, była zrobiona z cywili, tak? Nie było to rządowe. Policja została rozwiązana, no i zabrane zostały fundusze. No to jest to, co dzisiaj wszyscy ci komunarzy, komuniści w Seattle żądają. No i zrobili coś nowego, nowa agencja, właśnie pilnowali strażnicy tej komuny, strażnicy rewolucji. No i oni tłumaczyli w tym czasie, że trzeba ukraść złodziejstwo. Dzieją, tak jak później Lenin za 50 lat mówił, ukraść złodziejowi to nie jest złodziejstwo. No, kościoły zostały pozamykane, no bo zawsze komuniści to zwalczają moralność, czyli zwalczają pojęcie dobra i zła, zwalczają rodzinę. Komuniści zawsze jak przychodzą, to trzeba rozpieprzyć moralność. No i to pierwsze, co się robi, to się zamyka kościoły. Sędziowie byli rozpieprzeni, rozwaleni, bardzo często zgilotynowani, no i wszystkie te biura to były rozdzielone pomiędzy ten tłum. No i to jest tak mniej więcej Marx w swoim takim małym opisie wojna cywilna, wojna obywatelska we Francji, to powiedział
że komuna, no to musi być nawet w najmniejszym miasteczku, w najmniejszej wsi, że tam trzeba jednak wojsko i policję państwową wymienić milicją narodową, że to wszystko władza należy do ludu, no i że oni mają służyć tam, ale wyjątkowo krótko. Co to znaczy? No nikt nie jest fachowcem, tak? Jeżeli każdy może być policjantem czy milicjantem przez parę miesięcy, no to nikt nie jest policjantem, nikt nie jest dobry w tym, co robi. No i właśnie po rusku, no to się nazywa Sowiet. Sowiet, czyli ta Rada Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, no to nie używa tego Sowiet, no ale Sowieci napadli na Polskę w 1921 roku. No i te komuna w zasadzie została zniszczona przez Adolfa Thierszy, no bo oni wziął wojsko, wziął armię z prowincji francuskich, no i zabrał z powrotem stolicę Francji. No a teraz w Seattle te aktualne zdarzenia, no to wygląda na to, jakby się czytało właśnie Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina, Hitlera i tak dalej. 8 czerwca, po tym jak tam walczyli, podpalali, niszczyli, po tym jak zginął George Floyd, narkoman, bandzior na amfetaminie, starał się przekazać $20 fałszywych Hindusowi. Hindus zadzwonił na policję. Policja chciała wsadzić George'a Floyda do samochodu. Przez parę minut nie udało się, wyrwał się, padł gdzieś tam za radiowozem. Przez 8 minut policjant go tam przyciskał, ściskał, mówi: poddaj się, bo chcecie zaresztować. Ten wyzywał ich od krwawych gestapowców. No i w końcu wykorkował. No i później zaczęło się spalanie wielu miast. Major Jenny Durkan w Seattle powiedziała, że komenda w jednej z tych dzielnic ma być opuszczona. No i policjanci wycofali się. Właśnie to jest ten wzgórze stolicy. Wszyscy ci protestujący od razu wparowali tam. No i zadeklarowali w 6 przecznic. Powiedzieli, że to jest strefa niezależna, no i że będzie bez policji, że będzie rządzona właśnie przez nich, będzie zdecentralizowana i będą różne takie grupy, które się tam wymieniają, tych bojowników o sprawiedliwość społeczną, anarchistów, no i uzbrojonych ludzi, będzie kontrolowała ten rejon. No i tak sowiecka rada w Seattle się narodziła. No i to wtedy również Seattle, to co się stało, no to męczy i dręczy umysły podatników amerykańskich, bo taki podatnik amerykański płaci te podatki i się tak zastanawia, co ten rząd komunistyczny w tym Seattle robił i do czego doprowadził i czego nie robi, tak? Dla lewicy cały ten Capitol Hill, te wzgórze stolicy, no to jest taki nowy dom dla sprawiedliwości społecznej, dla sprawiedliwości rasowej. No i cokolwiek oni tam sobie wyobrażają, to dla lewactwa właśnie to jest. Ale dla prawicy, dla konserwatystów, dla ludzi, którzy uważają Bóg, honor, ojczyzna, porządek, prawo i jakieś regulacje, prawie i sprawiedliwość, szacunek dla innych, no to właśnie symbolizuje to anarchię, symbolizuje to niebezpieczeństwo, to symbolizuje to, że banda bandziorów jest w stanie pilnować resztę, tak? No i jest cały upadek porządku publicznego. To nie jest nic innego, tak jak było ISIS, tak? ISIS wchodził tam do tych w niektórych rejonach, krajach na Bliskim Wschodzie, no i niszczył. No i właśnie to takie same bandziory polityczne są w Ameryce, całe to lewactwo. No jest nieprzyjemnie.
część ludzi tłumaczy, że to jednak jest coś pomiędzy tym, że to jest pomiędzy utopią maniaków jakiś. No i tłumaczą, że to czasami to jest karnawał, a czasami to są jakieś takie zajęcia społeczno-polityczne, no z małą dozą niezdrowej przemocy i zastraszania. No to nie jest mała stawka, ale tłumaczą, że to jest problem właśnie z lewackim rządem w Seattle, który od kilkudziesięciu lat jest po prostu demokratyczny, socjalistyczny. No i robi to, do czego doprowadziło te społeczeństwo rozwydrzone, no to są socjaliści, którzy tam byli wychowywani tym socjalizmem i teraz oni chcą właśnie tego krwawego komunizmu. Ale to, co się tam dzieje, no to jest po prostu jakiś teatr komedii, teatr dramatu. Pokazuje, że wszyscy grają, robią dobrą minę do złej gry. Politycy, urzędnicy tłumaczą się i mówią, że zrobią wszystko, żeby rozwiązać całą tą sytuację. No a ci, co okupują, ci, co zawładnęli tym rejonem, no to już zaczynają tam, wybrali jednego z takiego lidera, Raz Simon, no to też ciekawa figura, no to wybrali go na swojego przywódcę, czy tam majora. No i zmienili całą nazwę, najpierw nas zmienili na Free Capitol Hill, czyli wolne wzgórze stolicy, no a później zmienili na Capitol Hill Autonomous Zone, czyli stolica, wzgórze, niezależna strefa. No i to się nazywa w skrócie po angielsku, no to się nazywa czas. Ale teraz ostatnio no już przestali tak wołać o tą niezależność, no dlatego, że urzędnicy, politycy, no zaczęli dawać im to, zaczęli im dawać, co oni chcieli. Później znowu zmienili na CHOP, czyli to jest Capitol Hill Organized Protest, można to przetłumaczyć stolica, wzgórze, organizowany protest, no albo niektórzy mówią troszeczkę inaczej, mówią, że to jest Capitol Hill Occupied Protest, czyli protest okupowany, czy tam zajęty wzgórza Kapitolu. No nie wiadomo dokładnie, co ten CHOP chce. Ludzie tam były trzy petycje, no to mają w jednej petycji, no to były trzy żądania, w innej petycji było pięć żądań, a na internecie jest około 30. Całą tą komendę policji, którą zajęli, no to zmienili nazwę, że Seattle Wydział Policyjny, Wschodnia Komenda, no to zamienili na Seattle Wydział Ludzi, Wschodnia Komenda. Wymienili policję na ludzi, no i mi się wydaje, że właśnie będzie to sprawiedliwie. To jest jedno z tych podstawowych żądań, no to jest to, żeby wykończyć policję. No i teraz w sumie to Seattle musi się zgodzić albo nie zgodzić. A ta strefa cała niezależna to powoli się zasysa, po prostu ściąga, jest coraz mniejsza. 16 czerwca grupa pracowników, robotników miasta przyjechało, założyła takie bariery betonowe, tam naokoło tego pustej tego osiedla, tej półdzielnicy, no bo to jest jednak parę tylko przecznic. No i ograniczyło ten ruch i aktywność tych wszystkich komunardów, aktywistów. Jak stawiali te bariery, no to nie było tam oporu. No i zaczęły się właśnie te zmiany do tej strefy protestów. No i powiedzieli, że miasto będzie jednak pilnowało, żeby wszyscy ludzie w tej okolicy czuli się bezpiecznie, żeby może ruch był samochodowy i pieszy wzdłuż tego wzgórza, żeby ludzie, którzy tam mieszkali, mieli dostęp do swoich apartamentów, żeby lokalne biznesy mogły dostawać
mogły dostawać to, co zamówili, no i tak dalej, i tak dalej. No to w Paryżu tak to by się nie odbywało tam 150 lat temu. Tam po prostu była krew za krew. No ale jednak ci przywódcy tego chop-chop w Seattle, no to nie są silni, mężni, dzielni z charakterem, tak jak byli komunarci francuscy, tak? Komuna paryska, no przez socjalistów w Polsce, w PRL-u byli, można powiedzieć, na wierzchu. W Warszawie był plac Komuny Paryskiej. No, to bandyci, mordercy, krwawa komuna. No i w Seattle nie ma tej komuny Seattle, nie ma tej Komuny Paryskiej. Oni negocjują z urzędnikami z ratusza, nawet żeby policja wróciła. No, wtedy z ratusza departament, czy tam wydział policji powiedział, że no, na razie będzie tam wysyłać niektórych policjantów, no ale tylko wtedy, kiedy to byłaby sprawa życia i śmierci. Czyli jeżeli byłby ktoś, kto strzela, no to wyślą policję. Jeżeli ktoś ma jakiś zawał serca, czy wylew, no taki ogólnie medyczny, jeżeli byłby jakaś spory pożar, no to będą wysyłali. No i co to za rebelianci w tym Seattle są, którzy w zasadzie obce siły przychodzą do nich i dają im najróżniejsze materiały, rzeczy, jedzenie, no i wysłuchują zażaleń kryminalnych, tak? No to cyrk. To jest komedia. Może dramat. Także stary brodaty Karol Marx, no to chyba byłby bardzo niezadowolony. Jest taka organizacja jak NAASP, czyli to jest Narodowe Stowarzyszenie dla Postępu Kolorowych Ludzi. To jest prawdziwa organizacja założona w Baltimore w 1909 roku. To się nazywa National Association for the Advancement of Color People. To nie jest, oni to używali, no i do dnia dzisiejszego po 111 latach tak to się nazywa. Narodowe Stowarzyszenie dla Postępu Kolorowych Ludzi. No jeden z tych oficjali powiedział, że to nie jest balanga, że to jest misja, no i że tą misję to trzeba w zasadzie osiągnąć, no ale to jest osiągnięcie jest coraz gorsze i gorsze, no bo teraz to już nie wiadomo, czy to jest kampania, czy jest balanga, czy to jest karnawał, czy to jest zabawa. No bo to oni nie wiedzą, jaka jest misja. No i cały ten chop-chop w tym Seattle, no to niestety tak się wyparuje tak jak ten był Occupy Wall Street, kiedy tam socjaliści, komuniści też poszli i w Nowym Jorku walczyli z Wall Street, czyli to miejsce, gdzie się kupuje i sprzedaje akcje, gdzie 80% Amerykanów ma pieniądze w tym 401k, czyli to ten program oszczędnościowy emerytalny. No wejdzie nuda, lokalni właściciele nieruchomości się zdenerwują, protestujący tam będą mieli zażalenia pomiędzy sobą, jak to wszystko politycznie ustawić i tak dalej, i tak dalej. Także cały ten cyrk, cały ten show jest, kiedy jest, ale te sowieckie rady w Seattle, tak jak wszystkie inne te najróżniejsze rzeczy, po prostu wyparuje. No musi wyparować, no bo jest na tyle kretyński, że w Ameryce jest nadzieja, że się nie przyjmie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.